I maneczko widzowie, z tej strony Elzart i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam I dzisiaj sobie pogadamy o tym, kiedy najlepiej kupić Paryż Jest to temat, temat rzeka, tak, tak bym to nazwał Temat, który często się powtarza i temat, który po prostu jest warty uwagi Już chyba o nim wspominałem, ale jest nowa sytuacja I warto o tym pogadać bo te kapsuły często idą w górę, często idą w dół i wiele z Was nie wie czy aktualnie jest dobry moment, czy nie, czy kupować yy, i tak dalej, i tak dalej, więc zaraz sobie o tym pogadamy, co do nas nadchodzi i czy ceny są naprawdę atrakcyjne i czy według mnie yy, warto. Wiadomo, szybkim wstępem. Sponsorek, odcineczka, strona skinsmoki strona do wymiany swoich skinów. Link do strony w opisie. Dosta otworzymy tutaj gift świątecznego, jakiego dzisiaj mamy. Zobaczymy. Zobaczymy prezencik. Przypomnę który jest teraz z okazji świąt bardzo warto. 25 ticketów, kolejne tutaj. I mamy 86 ticketów tutaj już do konkursu. Bardzo dużo w sumie, tak mi się wydaje. Eee, plus do tego tutaj macie darmowe 5 dolarów. Ja już wykorzystałem. I z kodem LZ, jak tutaj piszecie, dostańcie darmowe 5 dolarów przymianie przemianie. Bardzo spokołpcia, 5 dolarów przy imieniu, więc bardzo fajna. Do tego strona niby przez co naprawdę ładne krafty ze strony i często na znajdziemy dużo drogich kraftów. To jest naprawdę z opcją do grania i do sprzedania jak ktoś chce. Plus do tego, przy wpłacie tutaj z moim układem, dostajecie 35% bonusu do doładowania. Czyli przy doładowaniu przez to bez 100 dolarów, tutaj aktualnie 40 dolarów bez bonus tutaj ze tego eventu świątecznego, naprawdę dużo. I jeszcze niedługo będzie wam ten konkurs skinów. Te skiny, które mogliście mogli tutaj wymienić z Kanamalzardz i mi wysłać, niedługo te skiny rozdam. Tylko jak mam tradeable, to tam wam wszystko roześlę. przechodzę Jak najlepiej kupić w Paryż? To zależy generalnie od wielu aspektów. Pierwszą ważną rzeczą jest z tym, jak będzie wyglądać nasz nadchodzący event w Danii w Kopenhadze, który do nas nadchodzi będzie w marcu, więc zbliża się naprawdę z wielkimi krokami. Przede wszystkim trzeba zada zadać sobie dwa pytania. Jeżeli będzie już ta właśnie Kopenhaga, to, to co zawsze powtarza, czy będzie słem, czy będzie bestła. Dlaczego to jest takie znaczące i zawsze się o tym mówi? Po pierwsze, kiedy mamy na przykład tło, no, to będziemy mieli naklejkę z tłem, tak? Aktualnie mam naklejki bez tła i jest to Paryż. Więc te naklejki bez tła są kupowane. Jak wiecie, ludzie też bardziej wolą naklejki bez tła. Jeżeli będą to naklejki, właśnie, również bez tła, i to będzie w Danii, mam naklejki bez na tym Paryż troszkę ucierpi. Chociaż i tak klasycznie często są wzrosty e, innych eventów, jeżeli dojedywany jest nowy event. Więc inne eventy tak na tym zyskują, lecz będzie to trochę gorsze. A wtedy na tym może zyskać Rio lub e, rmr na przykład, bo mamy tło e, bardziej. Te tło, jeżeli będzie ładne, to zawsze to jest dobre. E, lecz ogólnie wydaje mi się, że jak będzie tło, to będzie dobre to dla Paryża, e, gdyż Paryż wzrośnie w cenie dużo, dużo bardziej. Ja już nie mówię o samym dostawaniu się drużyn na event. Wiadomo, e, wiadomo, te kwalifikacje do e, Majora będą rozgrywane pewnie w lutym, już nawet nie wiem czy na końcu stycznia jakoś nie ma e, rozgrywanych już tutaj e, właśnie gierek. I wtedy okaże się, jakie drużyny się dostaną na event cały. I to będzie bardzo ważne, bo jak nie będzie kluczowych czasu drużyn, to kluczowe drużyny, które tutaj są, a tam ich nie będzie, również polecą w górę, przez to kapsułki mogą wylecieć w górę. I takie ważne, ważne rzeczy są. takie ważne rzeczy. Takie rzeczy są naprawdę ważne przy wyborze i przy kupnie. Co to nam daje do tej decyzji, kiedy najlepiej kupić? To nam to daje, że jak będą kwalifikacje, to możliwe, że ceny Paryża mogą już lekko skoczyć. Samotło i tak dużo zmieni, lecz kwalifikacje już również mogą coś zmieniać. Mogą, nie muszą, napominam. Aktualnie według mnie ceny Paryża są bardzo, bardzo, bardzo dobre. No bo jednak złotówka za kapsułki bez tłapu, jak widzicie, które wyglądają dobrze, wiadomo, będę gadać o ilości, jaka jest na rynku, w i wszędzie, bo jest to duża ilość. Jest to naprawdę, według mnie, dobra cena. Jeżeli ktoś chce sobie długoterminowo włożyć pieniążki, jak dla mnie, Paryż. Najbardziej na tak. Naklejalność nie jest najgorsza, lecz wiadomo, na ilość jest bardzo, bardzo duża tego eventu, ale jak dla mnie. Aktualnie jest moment dobry. Może troszkę poczekać, jak te spadki jeszcze trochę się rozwiną. Lecz też nie wiemy, kiedy to nastąpi ta odbitka. Eee, coś może powiedzieć na końca, Winter Sale'a, Może tak być. Nie musi oczywiście. Eee, według mnie, ceny dobre. Ja sobie coś tam poskupuję. Sami kupuję, już trochę mi się rzeczy kupiło. Z Paryża trochę będę kupował, bo tutaj ceny są naprawdę niskie. Również jeżeli chodzi o holokwitory, warto się na tym skupić. Kapsułki również. Eee, Napiszcie, śmiało. Opinie, co wy o tym sądzicie. Kiedy według Was Paryż będzie drogi, kiedy będzie tani. Według mnie, nie najgorszy moment. To było tyle. trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.